24 pytania. Rozmowa poranka. 24 pytania dzisiaj do pana posła Marcina Kierwińskiego z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dobry witam a pan, serdecznie. A pan się gdzieś rozjeżdża właśnie, wakacyjnie? Jeszcze ten tydzień jestem tutaj w Warszawie, a później dwa tygodnie wakacji. Wow, a gdzie? Tym razem zdecydowaliśmy z żoną, że polecimy trochę dalej, więc mam nadzieję, że to będzie taki dobry... Czas z dobrą pogodą i trochę odpoczęcie od tej bieżącej bieżączki. No to gdzie jest dobra pogoda? Grecja, Włochy, Hiszpania. Dobra, już nie będę dopytywał Pana więcej o to. Ale gdzieś, gdzieś gdzie jest dobra pogoda. Czyli ciepłe kraje zazdrościmy bardzo. Panie pośle, Eee, parę minut temu był w naszym studiu gość Marek Jakubiak z Kuki z 15 i powiedział o to coś takiego. Polacy to bardzo mądry naród, nie dali się sprowokować, nie wyszli w ubiegłym tygodniu i nie poparli opozycji protestującej przed Sejmem i w Sejmie, co jest szczególnie ważne w dwumilionowej liberalnej w Warszawie. Porażka waszych manifestacji. Zgadzam się z jednym zdaniem pana posła Jakubiaka, że Polacy to mądry naród i z całą pewnością już drugi raz PiSowi nie dadzą się oszukać. Ale, i, ale, was nie ale jest, jeszcze, jest jeszcze jedno bardzo charakterystyczne zdanie. Pan Jakubiak mówi tak: Polacy nie dali, nie dali wyprowadzić się opozycji, więc pan Jakubiak rozumiem, przyznaje, że opozycją nie jest. To ważna deklaracja, bo dłuższego czasu Strasznie mówimy. To jest to skomplikowane. Nie, no, jeżeli ktoś mówi, że Polacy. Nie protestowali przeciwko, nie dali się przekonać narracji opozycji. Tak? No i mówi to polityk, który mieni się pod politykiem opozycyjnym, no to znaczy, że tym politykiem nie jest. Ale zostawmy pana Jakubiaka na boku i z 15. Chodzimy o nie, wasze ale to, ale, to, ale to ciekawe, dlatego, że ostatnio z 15 pomógł PiSowi przyjąć te ustawy dotyczące Sądu Najwyższego. Ale to na ostatnio... odpowiedzi na nie, Dlaczego nie, już... nie zgromadziliście tłumów, jeżeli mówicie w imieniu wszystkich Polaków, że oto Polacy nie chcą tych ustaw, nie chcą tych zmian, nie chcą tych reform. Mhm. Jeżeli mówicie, że przy nas jak dojdziecie do władzy a mówicie, że dojdziecie za dwa lata to wy wszystko pozmieniacie. Dlaczego te tłumy nie wychodzą? Właśnie popierają i musicie się uciekać do akcji bagażnikowych. Nie przypominam sobie, aby ktokolwiek z platform uciekał się no, do opozycja, takich akcji. No. Nie, ale proszę nie wrzucać całej opozycji do jednego worka. Ja nie chcę odpowiadać za Każdą akcję, każdego posła, który chce być posłem, czy też jest posłem opozycyjnym. Ja myślę, że przed nami wybory samorządowe i to wybory samorządowe pokażą, po czyjej stronie opowiedzą się Polacy. Ja rozumiem, że chce pan postawić taką tezę, że ponieważ nie było masowych protestów, to nie by, to, to, to opozycja nie ma zdolności jako jednoczenia, jednoczenia ludzi wokół siebie. Ale ja przypomnę, że w zeszłym roku były gigantyczne protesty. I jakoś władza z tym ludźmi nie chciała. Nie, chcę rozmawiać. postawić taką oto tezę, że opozycja w tej chwili ma tylko właściwie jedną narrację: odsunąć pis od władzy. Natomiast nie ma narracji pod tytułem: gdybyśmy my rządzili, to byśmy rolnikom zaproponowali to, emerytom byśmy ale... zaproponowali tamto, lekarzom ale jeszcze to jest... coś innego i tak dalej, nie, nie, i tak dalej. Nie, nie. I że taka wasza narracja pod tytułem: odsunąć pis od władzy, po prostu jest niechwytliwe. I stąd tak niskie nie, nie, sondaże. Ale, dla nas. ale... Ta... sondaże, po... ostatnie sondaże pokazują, że zjednoczona opozycja wygrywa z pisem. To Które, który, a w którym sondażu między 16 a 20? Ja widziałem ostatnio Polstera, no, widziałem, kantar, ja, widziałem, widziałem ja widziałem znakomitą większość sondaży, w których Koalicja Obywatelska zbliża się do Pisła, jeżeli byśmy dołączyli do tego wynik e, formacji lewicowych. I PSL-u, to jest to więcej niż PiS. Ale okej, okay, nie dyskutujmy o sondażach, bo ja nigdy nie, nigdy nie traktowałem sondaży jako prawdy objawionej. Mówi pan, że nie mamy narracji pozytywnej. My mamy bardzo dużo w sobie i chęci tej pozytywnej pracy, pozytywnej narracji. Tylko jest jedna podstawowa rzecz. Jeżeli zagrożone są fundamenty państwa, to nie ma co: koncentrować się na przekazie no jeżeli by, jak będziemy zrobili rządzili to wszystkim wszystko A gdzie te fundamenty dom. są zagrożone No demokracji fundamenty są zagrożone jeżeli to są, demokracja to są wolne wybory odbywające się cyklicznie hmm, to... raz na cztery lata no z tego sobie nie, demok nie odwoła, Demokracja no. demokracja to trójpodział Władzy, to jest prawo do niezależnych sądów. Pis zdemolował Trybunał Konstytucyjny. Teraz demoluje Sąd Najwyższy. Przejął prokuraturę, media powiedział. I tak... zaczęliście wy, nie pamięta nie, pan? Nie, przed nie zaczęliśmy. Poprzedniej kadencji. Nie zaczęliśmy. co, każda, to partia, każda partia popełnia błędy. Ach, My to przyjmę... U was to błędy, a oni to demolują. Ale jak mi da pan powiedzieć, to już Proszę to bardzo. już tłumaczę. My wybraliśmy trzech sędziów, ale przyjęliśmy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Nigdy nie dyskutowaliśmy z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. To zupełnie odwrotnie niż PiS, bo PiS ma wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli mu się te wyroki Trybunału nie podobają, to ich po prostu nie drukował. Pamięta pan w historii po 1989 tak, roku? Uznał, że w... Nie, 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 uznali, nie uznali, ale co, było Ale to, co ale to ale co znaczy, znaczy, bo uznał? uznał. Ale co, 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 co to znaczy, bo uznał? Ale PiS jest od tego, żeby uznawać, czy coś, które wyroki pa, są, do są drukowane? Parlament stwierdził, no nie, nie parlamentarny. Odbyły się z okay, no, to, no to jeżeli to, 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 to dochodzimy do podstawy tego, o czym mówimy. Parlament stwierdził, że sąd, że sąd przyjął złe orzeczenie. Czyli mamy trójpodział władzy czy nie. Rządzi Kaczyński, rządzi Trybunałem Konstytucyjnym, teraz chce sądzić Sądem Najwyższym. I to jest problem. Jeżeli nie uważa Pan, że to są zagrożenia demokracji i trójpodziału władzy, no to tutaj się fundamentalnie różnimy. Nie tu się powoła na prezesa Kaczyńskiego, o którym pan mówił, który w jeden z wywiadów prasowych powiedział o to coś takiego, że gdyby zachować stan sądziow, stan sądownictwa w takim stanie, w jakim jest teraz. to Wszelkie reformy, które oni wprowadzają, wszelkie reformy i promodernizacyjne, mhm. i społeczne, które, i tak dalej, a... zostałyby najprawdopodobniej przez te trybunały zastopowane. Ponieważ Czyli innymi... władza sądownicza ma ogromną władzę w Polsce. Czyli innymi słowy, tłumacząc na polski, wszelkie złe zmiany, które wprowadza PiS, Zostałyby Nie, są dobre zmiany, bo były na przykład, była na przykład mowa o tym, no tak. y, po, po, pojawiały się takie informacje, że można byłoby nawet zablokować taki program społeczny, pan, jak pan, nie jest 500+. Plus. Ale panie redaktorze, ale ja nie będę odnosił trybunale. się do bredni, które wypowiada Kaczyński. Czy uważa pan, że normalne jest, że polityk mówi coś takiego? Zdemontujemy no. sądy, wywalimy sędziów, nie, ale zmienimy, ale brzmi, już, brzmi już zmienimy sądy, potrzebujemy zmienić sądy, bo inaczej to, co nie będzie kontroli nad nami, no to jeżeli pan się z tym zgadza, ja się z tym nie zgadzam. Nie, nie, to ja, ja myślę coś inaczej. Jakieś 15 minut temu cytowaliśmy w naszym programie o to taką informację, że sędzia Unii winił właściciela sklepu za to, że otworzył go w niedzielę, bo mógł nie wiedzieć, że w niedzielę handlować już nie wolno. no, no i, Bzdurna argumentacja i sądu. I, dlatego, I ona jest na wielu poziomach w okay, I dlatego niestety. trzeba i dlatego trzeba zmienić sąd najwyższy, wyrzucić złamać konstytucję i wyrzucić pierwszą prezesę. To, w do najwyższy... babam, to wie pan co? To ja powiem panu inaczej. Ostatnio zatrzymano, zatrzymano członka PiSu, ważnego członka zarządu pis na Pomorzu za pod zarzutem wyłudzania VAT-u. To rozumiem, że według tej logiki PIS trzeba zdelegalizować, tak? No, nie, nie o tym mówimy. Nie, no, o tym nie. Rozmawiamy. Skoro jeden wyrok ma służyć temu, żeby rozwalić Sąd Najwyższy, Dobrze. no to skoro zatrzymano jednego, jednego pisowca, no, który robił różnego rodzaju przewały, to zdelegalizujmy PiS. No, to z tego typu logika. To w takim razie podoba się pana obrona sędziego Iwulskiego, który wskazywał w stanie wojennym i osądził wyrok w procesach opozycjonistów? Nie, nie to jest podoba niezawisłości nie sądu podoba, i fundamentów nie, państwa. ale nie podoba mi się obrona pana sędziego Iwulskiego. Bo uważam, że powinien przynajmniej odpowiedzieć na wszystkie stawiane mu publiczne pytania zgodnie z prawdą, ale to cały czas nie jest powód do tego, aby demontować system prawny w Polsce. Jeżeli, jeżeli tak patrzymy, bardzo. A to nie jest demontaż. To taki jest oczyszczenie było... tego środowiska z no, ludzi tak? takich właśnie jak sędzia Iwulski. Ja może... przeżyłem lata 80., wiem jak to wyglądało przed sądami. I nie życzyłbym a, sobie dzisiaj, jako człowiek 50-letni, był... żeby ktoś Panie taki redaktor, był że, w Sądzie a, że, Najwyższym. A życzy pan sobie, żeby sądem, e, sądem Najwyższym z tylnego siedzenia sterował prokurator stanu wojennego, pan Piotrowicz. Przecież do tego to zmierza. Teraz Krajową Radą Sądownictwa kieruje z tylniego siedzenia pani Krysia. Pani Krysia, pani Krysia Włowicz. Który... Ma pan jakieś dowody na to, Jak, no, w jaki sposób steruje? No, a nie, Pan nie ma dowodu, widział pan chyba to, co zdarzyło się w KRS-ie. Jeżeli poseł PiSu. Przynosi listę sędziów, którzy jego zdanie nie powinni być pozytywnie przez KRS zaopiniowani. Ta lista jest kserowana, rozdawana i dziwnym trafem głosowania przebiegają według tej listy, no to to co, czy co nie innego, rządzi? pewna dyskusja w KRS-ie, która jest taka czy owaka, a co innego, ale, kiedy co, na przykład panie, ale, dzieją się panie, panie, prowokacji dziennikarskiej, ujawniono sędziego na panie, panie, telefon. Pan, panie, pan, panie pan? no, teraz mamy, mamy prokuratora Piotrowicza na telefon. Wie pan, co wie pan, jaka jest różnica? Bo pan przed chwilą odnosił się do lat 80., że pan pamięta te czasy. To proszę mi powiedzieć, czy normalny jest system? Proszę mi powiedzieć, czy normalny jest system, w którym. Sędzia Zabłocki, osoba, która broniła opozycjonistów, która rehabilitowała Pileckiego, jest weryfikowany teraz przez pana Piotrowicza, który był prokuratorem stanu wojennego. Takiego systemu pan, pan broni? Co, różnica polega na tym, że prokurator Piotrowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ja go mogę, wyborcy mogą go odwołać mhm. za dwa lata w wyborach powszechnych, a w stanie wojennym nie mieliśmy na to żadnego wpływu ani podczas całej komuny. I chcę Ale... pan powiedzieć, że wtedy było fajniej niż dzisiaj? Ale chcę pan Nie, ja panu pokazuję. Że z jednej strony ciało, które teraz nazywa się KRS-em, nie uważa, że sędzia Zabłocki nie powinien już dalej być sędzią Sądu Najwyższego, a z drugiej strony twarzą tych zmian jest pan Piotrowicz, który był prokuratorem stanu wojennego, albo pan minister Piebiak który miał postępowanie dyscyplinarne. No na koniec tej rozmowy w takim razie, jeżeli prokurator Piotrowicz jest stan wojennego i on się wam nie, nie podoba, to, nie, że jest to dlaczego na przykład sędzia Iwulski, który był sędzią stanu wojennego, wam się podoba? Coś dziwnego. Ale polubika. usłyszał pan ja, ja, A sam to wykoncypowałem. I ja nie powiedziałem, może... że mi się podoba. U pana w audycji nie dalej niż pięć minut temu powiedziałem, że powinien odpowiedzieć na wszystkie pytania. Tylko ta różnica, różnica między mną a pisem jest taka, że ja mówię, że sędzia Iwulski powinien wyjaśnić to, co ma w, w swojej przeszłości Natomiast pismo mówi tak: Piotrowicz bohater, Piebiak bohater, wszyscy, których my dajemy, kryże, bohater, wszyscy są, wszyscy są świetni, bo są z spisu, bo to są, nasi, to są nasze, nasi ludzie ze skazami na życiorysie, a wszyscy inni są źli. A to tak, Pan ta Martyna, jak Pan głosował w sprawie odebrania przywilejów ekonomicznych byłym oficerom, byłym pracownikom SBC? A było takie głosowanie? Bo było. Ja sobie nie przypominam, żeby było takie, takie głosowanie. Zabrano uposażenie wielu tysiącom funkcjonariuszy, którzy nie mieli nic wspólnego ze SBC. A tylko, e, tylko promocyjnie, powiedziałbym tak, ze względu na program PiSu nazwano to SBC. Ja, ja nie uważam, że policjant, który spędził dwa dni na szkoleniu w szkole w Legionowej, był sbk Proszę wybaczyć, ale nigdy się na to nie zgodzę. No a ja uważam, że ten, kto szedł wtedy do szkoły w Legionowie, miał pełną świadomość tego, co robi nie, i Nie, bo to jeżeli robi. był tam oddelegowany na szkolenie, wie pan doskonale, że nie miał takiej możliwości. Dobrze, broni pan w tak, takim razie policjantów, którzy w owym czasie szli na, na szkolenie w e, nie, Legionowie? Nie, stwierdzam fakt, że... A z drugiej strony poseł Szczerba ujawnia dane osobowe policjanta z tego z... Ale to tylko to jedna... jedna, jedna nie, nikogo nie bronię, stwierdzam jedynie, że był jeden system... Który stosował odpowiedzialność zbiorową, to ten system to komunizm. Więc jeżeli, walczy, jeżeli PiS tak dzielnie walczy z komunizmem, dlaczego sięga po wzorce z komunizmu? Natomiast co do. Co do nie, nie jestem przeciwnikiem ujawnienia danych funkcjonariuszy, ale jestem także przeciwnikiem brutalnych akcji policji. Byłem w piątek pod Sejmem, wyszedłem do ludzi i widziałem, że wielu z funkcjonariuszy policji zachowywało się w sposób skandaliczny. Wie gdyby nie obronili Sejmu, to prawdopodobnie by ci ludzie wtargnęli, ta nie, grupka wtargnęłaby tak. do Sejmu i tam wtedy by się działo sceny pan, pan pan powie, jak, to, jak, jak to się dzieje, że przez 25 lat jakoś ci ludzie nie, w te, nie, nie, nie było w targ do Sejmu. Sejm był terenem niewygrodzonym, niezagrodzonym, niezagrodzonym zasiekami. Oj, to nie, nie pamięta pan, pop... jak przychodziły manifestacje do Warszawa, nie I pamięta co? pan, jak strzelała policja z kul gumowych mm. na przykład do górników i zaczyj. ich I rządów co, to było. I co, i, i co, co, co pan powiedzieć, że Sejm był wtedy oble, y, otoczony z zasiekami i policją? To chce pan powiedzieć? Nie, chcę powiedzieć ja... coś takiego, że gdyby ta władza nie otoczyła Sejmu y, 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 zasi, y, zasiekami, to te ma Małe grupki opozycjonistów, mhm. tych ludzi, którzy tam przychodzą, prawdopodobnie wtargnęliby do Sejmu, rozpoczęliby Ale oni kracji. przecież. Ale trzy lata temu jeszcze mogli poruszać się po Sejmie i jakoś nie, wta, nie było wtargnięć do Sejmu. A teraz jakoś dziwnym trawem ta władza się boi. Ale to pana ludzi i pana partia ja okupowała inaczej. To pa... ja są... ludzie pana partii okupowali w nocy mównicy, śpiewali tam dziwne piosenki, nie pozwalali nie okupo... obradować Parlamentowi. Pan, nie, o to chodzi Ja, to panu, ja panu powiem, co się zdarzyło w 2016 roku. Pis uciekł z sali, uciekł z sali plenarnej i przeniósł się na salę kolumnową i bezprawnie przyjął budżet. Proszę nazywać sprawy po imieniu. My zostaliśmy na sali plenarnej, ponieważ, e, ponieważ łamane były elementarne standardy demokracji. Wie pan co? Ja, 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 ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy pana nie zastanawia to, że poseł podczas dyskusji o ważnej ustawie ustrojowej, poseł opozycyjny ma 30 sekund czasu, aby się wypowiedzieć. Czy pan uważa to naprawdę za normalne? Czy uważa pan za normalne, gdy posłów opozycji nazywa się bydłem? Czy uważa pan normalne, że poseł opozycji jest karany zabraniem połowy pensji na trzy miesiące Za to że chce złożyć wniosek pan, formalny? Co, może i nie jest to normalne, ale okay. muszę panu odpowiedzieć z drugiej strony tak. To wy jesteście niewinni i nie prowokowaliście na sali sejmowej drugiej strony. Pamięta pan to z waszej strony, Kiedyś i to niedawno padło pod adresem pana Jarosława Kaczyńskiego coś takiego: Zadzwoń do brata. I padały podobne kawałki. Kiedy marszałkiem był Stefan Niesiołowski, on wyłączał po prostu przyciski, wyłączał komuś głos. I też była mowa, bo zachowania były bardzo mhm. podobne. No, jaka akcja, taka reakcja? Chyba pan się nie dziwi. Znaczy, chce, pan, chce, pan, chce pan porównywać? Te powiedzenie, które pan cytował. Były gorsze, były gorsze. Wie pan co, ja, jeżeli chce Pan porozmawiać o gorszych. Widziałem posła Nitrasa to, w akcji. Pan co, jeżeli chce, Jak po... pan wytłumaczy nie, jego zachowania, co, które są agresywne. Po, po, poseł Nitras jest osobą, która widać, że jest szykanowana przez marszałka Kuchcińskiego. Ale tak to jest, że miernoty, mówię tu o marszałku Kuchcińskim, szalenie boją się tych osób, które punktują ich. To ja, może pan odpowiem w ten sposób, że mam takie wrażenie, że Polacy w swojej większości nie lubią agresji. Kiedy obserwują posłani trasa, kiedy obserwują walenie pod w te barierki, kiedy obserwują te całe akcje bagażnikowe, mówi już o całej opozycji, a. to mają wrażenie, że tej agresji jest za dużo, tak, a za mało a nie, a, nie widział, a nie widział pan agresji rok temu jak Kaczyński bez żadnego trybu, nie niepokojony przez nikogo zarzucał posłom opozycji, że zamordowali jego brata, albo, że jesteśmy kanoniami. Nie I to widział... wtedy padło słynne zadzwoń do brata z waszych eee, łatwej Ja rozumiem, że chce pan rozgrzeszać skandaliczne słowa. Nie, chcę. Ale, no, ale to, jest to tak, panie, panie redaktorze, ale, to jest ale tak, prowadzimy że... taką dyskusję. Pan mówi świetny PiS, Kaczyński o aza spokoju, kultury, a ta zła opozycja. Więc jeszcze raz. Rządzi, żyjemy w państwie, w którym rządzi, rządzi dyktatora ciemniaków. Niestety. Bardzo to jest smutno powiedzieć, mówię... że do tego doszliśmy, bo jeżeli pan marszałek Kuchciński nie jest w stanie być marszałkiem Sejmu, to powinien po prostu zrezygnować. Tego panie pośle, nie mówię, że pisze świetne, mówię, że ak jaka akcja, taka reakcja, ale zmieniamy temat. Kto waszym kandydatem na prezydenta miasta Wrocławia? Bo słyszałem, że już nie Kazimierz Michał Ujazdowski. O dziewiątej pan Grzegorz Schetyna ma konferencję. A prasową? co się stało, że jest taka zmiana? Przecież był waszym ale... Ten był świetny, ale, ja nie po, ale ja nie potwierdzam, że jest zmiana. Mówię tylko, no chyba wie pan doskonale, że nie będę wyprzedzał konferencji swojego szefa. To już za półtorej godziny na pewno będzie to dokładnie wytłumaczone, co będzie się działo jeżeli chodzi o Wrocław, kogo będzie popierać Platforma. A kiedy pan obserwuje kampanię w Warszawie, bo de facto ta kampania już jest, to co pan sądzi o kampanii Rafała Trzaskowskiego? Łapie się że... pan za głowę? Nie, sądzę, że Rafał Trzaskowski bardzo ciężko pracuje, spotyka się z warszawiakami i wiem, że tego typu kampania może nie jest najbardziej, e, najbardziej spektakularna, ale bardzo skuteczna. Skuteczna? Tak. Boże, drogi. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. O referendum konstytucyjne pan prezydent proponuje, żeby było 10-11 listopada. Czy to trafna data i czy w Polsce powinien być ustrój prezydencki czy gabinetowy? Jeżeli. Zmieniać konstytucję, chce pan prezydent Duda, który łamie konstytucję, no to naprawdę to tak jakby. Programowo, kodec... panie pośle, tak, jakby... panie... tak jakby kodeks karny pisał przestępca, ale to okej. Okay. Ale już nie mówmy, M że pisto, to, czy tamto. Programowo. Ale, ale, ale co programowo? Czy ustój gabinetowy, czy prezydencki? Na dzień dzisiejszy mamy system gabinetowy. Ja jestem zwolennikiem systemu gabiny parlamentarno-gabinetowego. To dość naturalne. Jeżeli jeżeli system prezydencki sprowadzać miałoby się do tego, że rządzi prezydent, który nie ma własnej wizji Polski, bo do tego to się niestety sprowadza, no to byłoby dopiero szalenie niebezpieczne. Drodzy Państwo, siódma, pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia sekund. Naszym, waszym i moim gościem był pan poseł Micha... Marcin Kierwiński. Paj... To mi Michałem dzisiaj? Marcin no. Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję panu serdecznie. Życzę udanych wakacji. Również, dziękuję bardzo.